Kasia. Ja też dziękuję. Następny! Ona by chciała do... Dobry. Dobry. Proszę jak przedstawić. Nazywam się, potocznie mówiąc, Juanes. Juanes, tak? Juanes, no. Juanes. Juanes! Dobrze, proszę się nie wyrażać tylko, dobrze? Dobrze. Ile pan ma lat? No, tak, no, powyżej 20 i poniżej 30. Czyli może być 21, tak? Może, ale nie musi. Dobrze. Czym się pan zajmuje? Ja normalnie to z kumplami wozimy laski brykom i normalnie jest fajna zabawa, bo czasem zajeżdżamy babcią drogę. I no, co tu dużo mówić, frajda nie mała. Także, no ja nie wiem, co ja mam tu mówić, bo ja tu sam, tu kolega. Ładny pan ma pejszy. Tak, to moja chluba jest. No ja myślę. Co pan lubi jeść? Chyba już to pytanie było, przepraszam, powtarzam się. Co pan zamierza robić w starości? W starości... Jeśli pan dożyje. Chciałem... bo my mamy taką z rodziną ogródek i my chciałem w tym ogródku kapustę sadzić, żeby... żeby rosła i żebyśmy mieli. No, a kogo pan poszukuje? Poszukuję partnerki życiowej, gotowej na poświęcenia. Ja z rodziną mamy taką tradycję, że mąż wraca z pracy i jest zmęczony i żona wtedy mówi, że ją głowa boli i ona mu wtedy piwo podaje. To bardzo pięknie. Bardzo piękna tradycja, a jakiej pan szuka kobiety dla siebie? Partnerki? No szukam kobiety, wymiary to nie będę mówił, bo wiadomo, że ma być wymiary modelskie. Tyle, że prawda, żeby była jakaś przyzwoita i żeby nosiła szpilki na czarnym obcasie. Ale takim w lateksie, tak? Czy szkolność i te inne, tak? Tak, żeby była obwita w skórę czarną i żeby miała kolczyki w sutkach piersiowych. Tylko w sutkach? Gdzie indziej też mile widziane. Dobrze, zapisuję. Zrobimy sobie symulację w komputerze później. I co pan jeszcze by chciał powiedzieć? Nie wiem. To wszystko? Może coś inteligentnego, jakiś tekst od Szekspira albo coś? Moje motto życiowe to takie, że no bierz co ci dają i nie pracuj, bo też będziesz miał. Dobrze, czy to wszystko? Woź laski brykom. Aha, czy to wszystko? Chyba tak. W takim razie dziękujemy bardzo. Slow down some, no split clown, bump your bones, it sound dumb, hold it now, crown them. Where you found them at, got around town, cause it drowned in it, would have flowed. Przepraszam! No, więc kręcimy już. O, no spoko. No, niech nam pan powie, jak się pan nazywa. Ale ziomal, no spoko, nazywam się Waldemar i pochodzę z Bydgoszczy. Co pan robi w tej Bydgoszczy? Rapuję. Pan ma swój zespół, swoją kapelę? No kapelę to się tylko tak brudasy nazywają, nie to kapele ich. Ja to mam grupę, nie? Band mam. A, ty masz band. Znaczy pan ma band. Tak. DJ-a mamy fajnego. Dobra, słuchaj Włodzimierzu, co nam powiesz o sobie? Więc mam 20 lat. No, dalej, śmiało! No, i nawet kiedyś w liceum byłem, więc jestem wykształcony, nie? Co
Coś jeszcze? Ale rzuciłem ten szajt dla mojego życia, mojego przeznaczenia, tej muzyki. Yo, hello. Dobrze, kogo pan chce znaleźć przez nasze biuro? Jakąś fajną laskę, wiesz, mam na kupy tych lasek, ale one są takie, wiesz, sztywne, wydawały duchy każdemu normalnie, wiesz, a dole. Nie chcę z tym brzydko wyrażać przy kamerze, ale normalnie klasy ci można, sorry, koleś, ją, elo. Dobrze, a jaką pan muzykę nagrywa, tak? Tak, rapujemy sobie. Hip-hop, rap. Nasze soul, dusza. Rozumiem. Czy pan chce coś dodać od siebie? Tak, jestem... spokorzony jestem, nie? Rozumiem. Co pan lubi jeść? Koleś, o takie rzeczy mnie pytasz. A co pan lubi czytać? No więc ostatnio przeczytałem recenzję nowej płyty Meza. No. Meza to gówno, ale wiesz, ziomal. No, fajną miał recenzję po prostu. Jakiś Lamer napisał, ale było fajne. Czasem i Wampa ostatnio przeczytałem. No co pan tak jakiś niekompetentny jest? No bo trochę rozkojarzony jestem, bo tu mi się woda gotuje. Co pan, zrób sobie tą wiagrę później. Obci lachom nie staje. Wypraszam sobie, panie! O! Wstać? Mam wstać? A co gówniarzu będziesz mi tutaj? Co? Co gnoju jeden? Ja się zwrócę moim własnym rowerem, X-em moim. Co tam dalej chcesz wiedzieć? Czyli pan sport uprawia, tak? Tak. Rozumiem. Na X-ie jeżdżę, co? Rozumiem. Trochę pan da mi ten rower. Pan da, dziękuję. Też? No i co pan na tym rowerze robi? No jeżdżę, a co mam robić w frajerze? Pieprz się, młody! Dobra, to facet tak masz tak do mnie mówi, to już to koń, dobra? Wal się, pewnie. Witam ojca. Księdza. Księdza. Witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak. I Maryja zawsze szatańska. Dziewica. Szatańska dziewica. Witamy księdza, ojca, księża, księciulka w naszym studiu. Witam ja także zgromadzonych tutaj, dzień dobry, parafian i innych przybyłych gości. Serdecznie witam.